Ja witam serdecznie, a dzisiaj szpinak. Wiem, wielu z Was nie lubi szpinaku. Ja również nie lubiłem, dopóki nie spróbowałem z przepisu mojej matuli, która już no, jest świętej pamięci. I w większości, kiedy za dzieciństwa spróbowało się szpinak, nam nie smakował i bardzo długo, przez wiele lat się nie jadło, dlatego że się wiedziało, że się go nie lubi. Ale ja Wam pokażę przepis prosty i bardzo dobry. I zasmakuje Wam na 100%. Więc tak, potrzebujemy sobie szpinak mrożony. Ten jest rozdrobniony w kostkach. Rozmrażamy go. I mamy pachwinę, boczek lub też podgardle. Siekamy sobie w kosteczkę jedną większą cebulkę, czosnek, dwa jajka lub jedno i trochę słodkiej śmietany. Co robimy na początek? Na początek nasze podgardle. No sorry, że słabe światło. Taki mamy klimat. Wrzucamy na ciepłą patelnię bez oleju, pozwalając po prostu, żeby ta pachwina, czy też boczek, czy to podgardle się wytopiło we własnym tłuszczyku. Ewentualnie, gdyby było za mało, no to wiadomo, trochę oliwy, czy tam smalcu dodajemy i robimy z tego sobie skwareczki. Kiedy nasze skwareczki już są ładnie podpieczone, chrupiące, no, ląduje u nas cebulka na patelni, mieszamy i smażymy tak długo, żeby zmiękła, żeby się zeszkliła. I to na razie tyle i do następnego kroku. Dobra, mamy to, cebulka zmiękła, więc dodajemy sobie szpinak. Oczywiście, jeśli nie rozmrozimy go do końca, tak jak w moim przypadku, to nic nie szkodzi, bo wystarczy go chwilę potrzymać pod przykryciem i on się rozejdzie. Później tylko lekko dziobiemy szpatułką i on się ładnie rozejdzie. No i do następnego kroku. Dobra, pod przykrywką doszedł szpinak. Wygląda to tak. Jest bardzo mięciutki. Znaczy, generalnie wydaje się, że jest miękki, ale jak się spróbuje widelcem, to on jest jeszcze taki łykowaty. Jeśli wygotuje się Wam woda, czy ten tłuszczyk, można podlać wodą, dalej przykryć przykrywką i próbować po troszku, jak będzie mięciutki szpinak, to dolewamy sobie na sam początek śmietany. I już zmiękł szpinak, więc wlewam śmietany jakieś tak coś około łyżki stołowej, może być nawet ciut więcej. Tak, przemieszajmy to i znowu chwilę czekamy po rozmieszaniu, żeby ta śmietanka sobie troszeczkę posiedziała w tym szpinaku. W jakichś 2 minutach od dodania śmietany dodaję, jakie roztrzepane jajko, ja dodaję 2, bo miałem malutkie. Rozlewamy to i oczywiście dosyć energicznie to mieszamy. Jajko będzie niewyczuwalne, ani niewidzialne, że tak powiem, w tym, a zagęści nam strukturę właśnie całą szpinaku. Nie będzie to taka rzadzizna. No, po prostu rozprowadzić je elegancko. I teraz w sumie jak jest jajko gotowe, to jest praktycznie już danie gotowe. Teraz wystarczy nam tylko dodać czosnek. Ja dodaję 4 ząbki, bo czosnek ma być wyczuwalny, ale nie może on dominować. Sól i pieprz. I to by było na tyle. Próbujecie pod swój smak i voilà. I do tego na ziemniaczki i popijamy maślanką zajebiaszczy obiadek. Także dzięki bardzo, polecam ten przepisik i smacznego.